Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam prosty i bardzo skuteczny sposób na znalezienie nieszczelności w układzie wydechowym, czy to w układzie dolotowym. Jest to moim zdaniem bardzo prosty sposób z tego względu, że nie potrzebujecie do tego jakichś specjalnych, dedykowanych maszyn typu dymownica od Autotoola. Bardzo fajne rozwiązanie, którego no niestety na ten moment nie mamy u siebie na serwisie. Może się w nie za jakiś tam czas wyposażymy. Natomiast do tej pory korzystaliśmy z tej metody, no i z tego, co rozmawiam z chłopakami, bo to oni najczęściej pracują przy samochodach, to no nie narzekam. Jeżeli chodzi o samą dymownicę, to zasada jej działania i w ogóle po co się ją wykorzystujecie, znajdziecie między innymi materiały o tym temacie na kanale na YouTube Garażowe Hobby. Tam macie serię związaną z lewym powietrzem i na przykładzie BM-ki prowadzący kanał pokazuje, w jak fajny sposób po prostu możecie zdiagnozować, gdzie ten wyciek jest, bo przecież nie chodzi o to, żeby wymienić wszystkie o-ringi wraz z kolektorem na przykład dolotowym, tylko po to, żeby wyeliminować problem lewego powietrza. Materiał z dymownicą robił też na, był robiony przez prowadzącego na kanale Autonomis. Tam był bodajże sprawdzany sprinter z silnikiem diesla, także też nieszczelności w przypadku jakichś węży fajnie dymownicą można sobie zrealizować. Natomiast przechodząc konkretnie do tego materiału, ja Wam zaprezentuję sposób na przykładowym aucie. To była chyba jakaś renówka, gdzie mieliśmy podejrzenie, że mamy jakąś nieszczelność na kolektorze wydechowym lub na połączeniu kolektora wydechowego z katalizatorem. I teraz tak, jak to przeprowadzić w przypadku układu wydechowego czy też kolektora wydechowego? Jest to rozwiązanie mniej kłopotliwe niż w przypadku układu dolotowego, do którego zaraz przejdziemy. W przypadku układu wydechowego zatykacie sobie rurę wydechową. My w tym celu używamy takiej zbrojonej taśmy, którą obwijamy końcówkę układu wydechowego. Co więcej, końcówkę tego układu, tam gdzie mamy nawiniętą tą taśmę, jeszcze dodatkowo wzmacniamy opaską ślimakową, w zasadzie dwiema opaskami najczęściej, z tego co widzę, chłopaki wzmacniają. W każdym bądź razie to też musicie zrobić z głową, jak ciśnienie wzrośnie, no to ma Wam po prostu tą taśmę rozerwać. Całą próbę przeprowadzacie na absolutnie zimnym silniku. To jest bardzo ważna kwestia. Używacie do tego jakiegoś środka, który się pieni. No my najczęściej używamy aktywnej piany z firmy Tenzi i do tego celu używamy pianownicy. Pianownicy takiej ręcznej, przypominającej opryskiwacz, gdzie mamy długą lancę, którą możemy po prostu w wiele takich niedostępnych miejsc, jak na przykład tył silnika i kolektor, wypryskać to sobie. Spryskujemy to dosyć intensywnie tą pianą i następnie... Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o środek, który będziecie spieniać, czy to będzie piana aktywna, to używacie coś bardzo neutralnego, żeby to nie był jakiś tam środek do mycia ciężarówek czy plandek, bo po prostu może Wam pozostawić jakieś plamy na elementach silnika, w szczególności tych aluminiowych. Na pewno kojarzycie w autach, ja to bardzo często widzę w komisach, kiedy jadę na oględziny, że te pokrywy aluminiowe, to wszystko po prostu bardzo kiepsko wygląda po takim myciu.
z uwagi na to, że aluminium zaczyna nam się utleniać, a to jest związane z tym, że była agresywna chemia stosowana do mycia silnika, także tego uniknijcie i zastosujcie chemię z neutralnym pH. W przypadku takich firm, które produkują no, dedykowane produkty właśnie do myjni czy do pielęgnacji auta, bez problemu znajdziecie informację dotyczącą pH. Ja akurat tutaj mogę polecić produkty firmy Tenzi i tam w katalogu zawsze macie konkretne oznaczenie dotyczące pH, więc wybieracie to z neutralnym pH. To taka uwaga, natomiast dosyć ważna i w zależności jaką pianę wybierzecie, bo to też ważna informacja, są takie, które bardzo po prostu szybko spływają z auta, a są takie, które fajnie przez długi czas leżą na samochodzie. Wydaje mi się, że chyba najdłużej na samochodzie leży ta różowa piana z firmy Tenzi, bynajmniej jeżeli chodzi o gamę produktów Tenzi, natomiast no, chłopaki chyba częściej używają tych produktów, które gdzieś tam nie są kolorowe, że tak powiem, tylko są standardowo białe. Czyli macie zatkany wydech, tą taśmę sobie wzmocnicie jeszcze opaską ślimakową, spryskujecie miejsce, w którym szukacie nieszczelności i odpalacie auto, czy tam próbujecie odpalić samochód. Auto na pewno będzie miało problem z odpaleniem, może chwilę pochodzić, jak wzrośnie nam ciśnienie w układzie wydechowym, no poczujecie po prostu, że silnik ma ciężko, to ten silnik gasicie, ewentualnie sam zgaśnie lub po prostu wywali wam z tyłu tą taśmę, którą po prostu zakleiliście w wydech. Oczywiście nie dodajemy gazu, bo to się mija z celem. I tak sobie możecie zweryfikować właśnie ten układ wydechowy. Ja wam pokażę na filmie, jak to u nas wyglądało. Tak jak widzicie, bąble się pojawiły w miejscu, gdzie jest wkręcona sonda lambda. No przez to, że sonda lambda była dokręcona za słabo, no to po prostu pojawiało się tam powietrze, które wokół tej sondy powodowało, że jej praca była zafałszowana, a to się może objawiać błędami związanymi ze sondą lambda. No i też będziecie mieli nieodpowiedni skład mieszanki, ponieważ podłączona sonda lambda będzie robiła jakieś tam dzikie akcje z korektami paliwowymi. Także tak to wyglądało w tym konkretnym przypadku. Silnik pomimo tego zimny, to zobaczcie jak ta piana bardzo szybko paruje z uwagi na to, że no po prostu spaliny mają bardzo wysoką temperaturę. Także tak to wygląda w przypadku układu wydechowego. W przypadku układu dolotowego będziecie mieli trochę więcej pracy. Bo teraz tak, można to spróbować sobie sprawdzić na odpalonym silniku, natomiast to jest taki no średni pomysł. No coś tam zobaczycie, ale nie do końca. My to najczęściej robimy w ten sposób, że do układu dolotowego podajemy ciśnienie z kompresora. I teraz w zależności od tego, jak macie zbudowany układ dolotowy, no musicie sobie jakieś tam adaptery wymyślić. W internecie trochę znajdziecie informacji na ten temat, jak zweryfikować, sprawdzić sobie szczelność układu dolotowego. Od nas taki patent dla was. To postaram się przy okazji jakiegoś innego materiału przedstawić. Mianowicie w kolektor dolotowy lub na jakąś rurę montujemy
jakby to określić. Właśnie bez zdjęć to będzie ciężkie. W każdym bądź razie mamy taką łatkę z wentylem samochodowym, którą zakładamy jako adapter, zawijamy taśmą tą zbrojoną i na to dajemy opaskę. I w ten sposób mamy taki szczelny adapter i podajemy tam ciśnienie. Ciśnienie, które podajemy, to jest tam maksymalnie 2 bary. I wcześniej oczywiście zapomniałem Wam wspomnieć, że spryskujemy te miejsca, które szukamy, w których szukamy ewentualnej nieszczelności pianą. I podajemy ciśnienie. I znowu, jeżeli bąbluje, no to wiemy, że mamy nieszczelność. No i to chyba tyle ode mnie w tym materiale. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Dla osób, które trafiły na ten kanał po raz pierwszy, to zachęcam Was do odwiedzenia playlist, które znajdują się w opisie tego materiału. I przypominam o tym, że subskrybentom oraz osobom, które polubią nasz profil na Facebooku, przysługuje możliwość skorzystania z jednego darmowego raportu VIN, gdzie rozkodowujemy numer VIN fabrycznym dekoderem. Uzyskujecie dzięki temu takie informacje jak kod lakieru, kod skrzyni biegów, kod silnika oraz pełne wyposażenie auta, z jakim samochód opuścił fabrykę. Co więcej, na co dzień pomagamy w zakupie samochodów, sprawdzeniu ich przed zakupem, czy to u nas w serwisie, czy zdalnie. Także w tym zakresie też jesteśmy Wam w stanie pomóc. Playlista dotycząca możliwości sprawdzenia auta przed zakupem, jego historii, przebiegów, ewentualnej powypadkowości na podstawie numeru VIN czy jakichś innych dokumentów, to też znajdziecie u nas na kanale. Link do tej playlisty znajduje się pod materiałem. To chyba na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.